Jako ciekawostkę podsyłam również zdjęcia wału oraz panewki po awarii. Możliwe, że resztki danej części silnikowej znajdują się jeszcze w zużytym oleju. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Toyota Celica, silnik 2.0 benzyna z instalacją LPG, rok produkcji 1994, 180 koni, przebieg 285 tysięcy km. Cel główny odcinka dość nietypowy, mianowicie właściciel pojazdu był na zawodach Time Attack na Silesia Ring. Olej wraz z dodatkiem w silniku był wymieniony na długo przed zawodami i przejechał około 500 km, w tym około 80 do 100 km po torze. Drugiego dnia zmagań silnik uległ awarii, panewka. Po sporządzonej rewizji silnika i spuszczeniu oleju dostrzeżono, że gęstość oleju drastycznie się zwiększyła. Olej osiągnął chwilowo maksymalną temperaturę 127 stopni. Celem odcinka jest zatem sprawdzenie, jak wyglądają parametry oleju po takiej przygodzie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Adam. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Adam skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2, olej przepracowany i tutaj od razu kilka dodatkowych informacji. Badany olej przejechał około 700 km, w tym około 100 km na torze wyścigowym. Wedle czujników osiągnął raz maksymalną temperaturę 127 stopni. Zwykle na koniec sesji wyścigowej, która trwała 15 minut, olej osiągał około 123 stopni. Nie było problemów z ciśnieniem oleju wedle wskazań zegara. Po awarii olej przyjął gęstą konsystencję. Wedle informacji od mojego kolegi mechanika, olej był na tyle gęsty, że miał problem spływać z miski olejowej. Aktualnie mam wrażenie, że jego konsystencja stała się już rzadsza. I od razu w tym miejscu trzeba zaznaczyć, że brakowało trzeciej próbki jako punktu odniesienia, olej świeży wraz z dodatkiem. Na szczęście miałem ten dodatek u siebie w labie i przygotowałem taką próbkę, żeby zarejestrować widmo w podczerwieni. Do samochodu zalany został olej Meguin w klasie lepkościowej 5W40. Klasy jakościowe wpisujemy do tabeli zbiorczej. Adam zaaplikował do oleju Arch Oil AR 9200 V2. W tym obszarze Adam napisał tak. Do silnika wlałem około 4,3 litra świeżego oleju, po czym nagrzałem silnik do temperatury roboczej i wlałem do niego 200 ml dodatku Arch Oil. Po dodaniu dodatku do oleju włączyłem ponownie silnik na około 20 minut. Według producenta do mojego silnika maksymalnie należy wlać 4,5 litra oleju. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to Adam napisał tak. Nie znalazłem odpowiednich informacji związanych z książką serwisową. Jedyne dane o odpowiednim stosowaniu oleju w danym silniku posiadam z forum Celica Club Poland. Przebieg badanej próbki to 700 km, 20% eksploatacji to miasto, dominują odcinki z przedziału 10-20 km, brak dolewek, brak pukanek. W ramach dodatkowych informacji Adam napisał tak. Sprawa z próbką na badania ma się następująco. Dnia 16 marca silnik, w którym był owy olej, uległ awarii. Prawdopodobnie obrócona panewka, więc w oleju będą opiłki. Dno miski olejowej jest złoto od opiłków. Następnie dnia 19 marca olej został zlany z silnika bez jego wcześniejszego nagrzania ze względu na awarię. Olej miał problem z wypłynięciem z miski ze względu na gęstość, jaką nabrał po awarii. Do dnia dzisiejszego olej jest przechowywany w bańce, szczelnie zakręcony. I tutaj moja adnotacja, w zaleceniach zawsze podaję, żeby przed poborem próbki uruchomić silnik na około 5 minut. To bardzo istotne dla ujednolotnienia oleju i zapewnienia reprezentatywności próbki. Z oczywistych względów tutaj nie było takiej możliwości, co stawia znak zapytania, czy przesłana próbka jest reprezentatywna dla całości oleju z silnika. Dalej Adam pisze tak. Próbkę oleju świeżego mam tej samej partii, olej był kupiony w krótkim okresie czasu z tego samego źródła. Jako ciekawostkę podsyłam również zdjęcia wału oraz panewki po awarii. Możliwe, że resztki danej części silnikowej znajdują się jeszcze w zużytym oleju. Kilka zdjęć zostało wykonanych dzień przed awarią przez fotografa obecnego na GT Series. I dalej Adam napisał tak. Po zalaniu oleju Meguin razem z dodatkiem Arch Oil nie dostrzegłem większych różnic w pracy silnika.
Wcześniej był zalany olej Shell Helix Ultra 5W40, ale ze względu na weekend, nastawiony na jazdę po torze, postanowiłem postawić na coś lepszego, więc wybór padł na Meguina plus dodatek Archoi. Silnik chodził tak samo cicho i równo jak zwykle. Dostrzegłem, że po każdej zmianie oleju stan ten zawsze ulegał delikatnej, ale dostrzegalnej poprawie. Silnik w moim aucie jest mi już dobrze znaną jednostką, gdyż auto mam w swoim posiadaniu 9 lat, a egzemplarz silnika, o którym mowa, był moim drugim. Był on poskładany na świeżo w 2024 roku i plan był nim jeździć w imprezach Time Attack, jednak owy silnik miał inne plany niż ja. Pierwszy raz postanowiłem zastosować jakikolwiek dodatek do oleju. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, następnie pomiar oleju świeżego wraz z dodatkiem, na końcu pomiar oleju przepracowanego w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 92,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 14,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 166. Porównujemy te wyniki z deklaracją producenta, widzimy wysoką zgodność wyników, brak zastrzeżeń. Przechodzimy do pomiaru próbki oleju świeżego wraz z dodatkiem. Tutaj ważna adnotacja, ten pomiar robiłem kilka dni później, ponieważ wymagał przygotowania tej próbki. Jak wspomniałem, w zestawie nie było próbki oleju świeżego wraz z dodatkiem. Zapraszam do badania. Lepkość dla oleju świeżego wraz z dodatkiem jest następująca: 91,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 14,5 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 165, a to oznacza, że zastosowany dodatek przełożył się na redukcję lepkości około 1%. Jest to zgodne z wcześniejszymi obserwacjami, zmiana wydaje się być nieduża. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 700 km jest następująca: 76,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 13,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 173, a to oznacza, że odnotowano dość duży spadek lepkości w niższej temperaturze, minus 16%, przedział na czerwono. Biorąc pod uwagę stosunkowo niski przebieg, zmiana dość istotna. Z drugiej strony charakter eksploatacji nie należy do najłagodniejszych. Badania lepkościowe wykazały również, że nie nastąpił żaden, w cudzysłowie, wzrost gęstości tego oleju. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po wskazanym czasie. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Co tutaj można podkreślić? Wyraźnie ciemniejszy środek, nietypowy jak na olej po tak krótkim przebiegu.
może wskazywać na domieszkę paliwa, np. po niedogrzanym silniku, częste rozruchy lub nagromadzenie cząstek z układu dolotowego spalinowego. Szeroka rozmyta strefa dyfuzyjna może świadczyć o obniżonej lepkości, np. przez rozcieńczenie paliwem. Na drugiej bibule ta plama wygląda znacznie czyściej, środek bardziej jednolity, bez ciemnienia, strefa rozpraszania wyraźnie odseparowana. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Podczerwieni do podkreślenia bardzo dobre wyniki, brak jakichkolwiek sygnałów o nadmiernej degradacji, szczególnie widać to na widmach wyjściowych, zdecydowana większość pików pochodzi od zastosowanego dodatku, widać to na tym zbiorczym wykresie bardzo dokładnie, zaznaczam miejsca na widmie, w których dodatek daje najmocniejsze sygnały. Podsumowując, olej z badanego samochodu odnotował dość mocną zmianę lepkości i w zasadzie to mogło stanowić o sygnałach ostrzegawczych, że dzieje się coś niepokojącego. Test bibułowy oraz podczerwień nie były w tym przypadku jednoznacznym wskaźnikiem krytycznych zmian zachodzących w silniku. W takiej sytuacji rekomendowałem Adamowi, żeby wysłał próbkę na poszerzone analizy, w tym pomiar koncentracji pierwiastków zużyciowych w tym oleju. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!